Jacho, witam wszystkich serdecznie. I Sayuki z tej strony, i Arlinka gdzieś tam na dole pobiegła. Widać jej antenki może? Widać moje antenki? Hejo, hejo. O, nie widać. Powinna być zielona kropeczka. Poszła zwiedzać. Muszę zbierać fiber. Fiber, dokładnie. Właśnie, miałam zbudować. Zbudować tannery. Do naszego skórowania. Gdzie tu jest przód? Odwrotnie chyba. Bidowy. Ale wielkie. Ten. Duże? No. A bo to jest ta pajęczarnia, o nie. No jest tam. Mamy ładnego pajączka. Wyskoczyło. Wiesz co, chyba musisz sobie to zniszczyć i zbudować też sama. Mhm. Żeby ci wyskoczyło. To jest troszkę słabe. Że trzeba każdy tak sobie zrobić. No, każdy sobie. Nie ma to tamto. Nie ma tak łatwo. Koop, ale osobny. No. Wire arrow. A, bo to ten futro jest potrzebne ze zwierząt na fire. A mamy go trochę, wiesz? Można porobić ewentualnie. A co tam ciekawego ogólnie w tym skórowalni? No masz rację, zajrzyj do środka. A, zaglądałam. Skórę z tego, z Toada można zrobić. O. Mogę ją tam w sumie wrzucić. Gdzieś tu była. Tylko tak, odrzucę sobie... A, odrzucę. Ale mi klikasz? O, wybacz, ale walczę z... A walcz na zdrowie. Beetle, który Beetle. Jest. tylko... Aha, wzięłam, dobra. Oh. Płatki miałam właśnie odrzucić gdzieś. O, czekaj już. No. Ach, drewno to jeszcze mam. Się mało woz źle nie skończyło. O, jakbyś musiała znowu lecieć stamtąd. No nie, to jakbym umarła, to bym się w łóżku zrespiała, mam nadzieję. Właśnie miałyśmy z Izą lekkiego buga i włączyłam grę, to byłam na drugim końcu mapy. W swoim własnym drzewie. W swoim własnym drzewie, a skończyłam w tym drzewie, więc musiałam lecieć przez całą mapę. Tak, trochę to było niefajne, że tak zrobili. Dobra, coś jednak stąd muszę zabrać, a zabiorę to, niech będzie. Żebym mogła ten flint tu wrzucić. A potem skórę, dobra, to zabiorę to drewno, co tu wrzuciłam tyle tego. Gdzie a można tam zrobić ten... To, co nam brakuje do tej zbroi pszczółkowej, ten texture, coś tam, jak nie pamiętam, co to się nazywało. Herptile leather możemy zrobić. Nie, coś innego jeszcze? O, główka. No to nic innego mi tu na razie nie wychodzi, widocznie potrzebujemy złapać coś innego. Aha, okej. Okay. Dobra, to zrobię te skórki z tych, co mam. Nie, spadaj, nie chcę się z tą bić, bo nie mam młotka. No tak. Bo po co mi? Bo po co mi młotek? Ile za mną zawsze biega? Dokładnie. I mi broni. Herptile leather. Mamy 6 sztuk. Zrobić ze wszystkich 6 tę skórę z żaby? A rób, no. Nie wiem, czy ona będzie do czegoś innego potrzebna w ogóle. Ej, jakim cudem ty tu wskoczyłeś? No co za żuk. Dobrze, że masz balon na dole. Właśnie biegnę do balonu. Odpuścił. Ło. Na zdrówko. No, dziękuję. Op, przeleciałam długopisem po mikrofonie, pewnie to było słychać. Nie, właśnie. Nie? A, to dobrze. Mam 28 fiberków. Trochę pewnie strzał. Ja sobie też zrobiłam, z czego tam miałam. Mam 25, 75 mam. A, i strzały rzeczywiście się łączą razem w staki, ale trzeba próbować kilka razy. Niektóre się dopiero za drugim razem łączą, niektóre za trzecim. Mocno losowo. Jestem. I teraz chcesz spróbować ogniste? Gdzieś mam. Nie, bo nie mamy kamienia. A. Bo. Nie, nie mam. Ja miałam sobie coś do jedzenia. A w sumie mam 4 upieczone głowy. A może coś jeszcze sobie upieką? A co? A ty chcesz trochę zwykłych strzał? Mam 75, wystarczy. Nie, co ty nacisnąłeś? Beetle Heart, Insect Fat. W sumie mogłabym zobaczyć, co tam. To tak schodzi nad tym bieganiem tu po tym ognisku. Po domku. Ten guzik naciskam z kontrolem, mówię, wszystko się stakuje? A nie, to się nie stakuje, to... Upada na ziemię. A, no tak. No tak. O. Zżarłam coś? Zżarłam. Jedz, żebyś z góry nie umarła. Znowu ruszymy na noc.
No tak wychodzi czasami, no. Denerwuje mnie troszkę to, że jak sobie sprzątam tutaj, to i tak te rzeczy się potem odkładają w inne miejsca, niż domyślnie miałam. Gdzie sprzątasz, znaczy? W moim ekwipunku. A u mnie zawsze właśnie wszystko, nawet jak umrę i podniosę, to wszystko w tym samym miejscu zawsze jest. Kurczę, będą się jeszcze... Mamy te... Zmrówek, te... A, bo mamy 30 ich, tak, dobra, nieważne. A, jeszcze czegoś mamy, nie... coś mamy nieodblokowane na... Raz, dwa, trzy... W sumie tak, pytajników mamy jeden na ognisku, ale jeszcze są poza nim trzy okna, nie wiem, czy one po prostu mają nie być. Na czym? No bo jak wejdziesz w kodeks, w tym, to zobaczysz, że pod ogniskiem mamy przepisy i brakuje tak jakby jednego pytajnika. A potem są trzy pola. Myślę, że to jest takie przyszłościowe chyba. No. Workbench mamy ładnie rozwinięty, Stonecutter prawie. Ale w workbenchu brakuje 5 rzeczy. No, ale dużo mamy. A no. Tannery, o, Tannery jest biedne. Ja czuję, że może po prostu, a nie wiem. A, textile patch się robi na lumie. Na tym, kołowrotku. Nie to. Gdzie tylko widzisz? Jak w kodeksie właśnie. Loom, ja nie mam loom. Spindle. A to ale może... Ja mam znaki zapytania tam mam. Aha, dobra, to może musisz zburzyć i wybudować to, żeby ci tam to wyskoczyło. No ale, aha, a to już wysuszyłaś, tak? To nie jest czasowe? Tak, to się na bieżąco zmienia. Rzeczywiście wyskoczyło mi teraz tutaj, no. Loom. Też nie jest duży. Resin silk. Refined wood i fiber. Na a razie jest loom, no. Nie zbudujemy go na razie. Silk. Silk. Pod nami jest silk, jakby nie było. Możemy tam, wiesz, wojować do bólu, skoro i tak mieszkamy nad pająkiem. Poniekąd. Ja bym skoczyła do Skadi, bo mi się wydaje, że tam będzie jakiś armorek, który będziemy mogły sobie zrobić. Pewnie, tylko właśnie zapadła noc. Idziemy na noc, znowu będę musiała... Możemy spać. Właśnie, znowu będę musiała rozjaśniać. Ojo! Się rypnął. Ja z młotkiem pod głową. A ja z mieczem. Jakiś synchroniczny. Okej. I co? Chyba wstaje dzień. W sumie nie... I burza wstaje. Aha. Ale czemu wygląda tak, by... A nie, dobrze, wstaje dzień, a i... No i burza. Tylko ciekawe, czy taka zła burza, czy taka przelotna burza? Zła burza. Czy ja mogę sobie to tu dropnąć na razie? O, na przykład. A jak nam... Aha, poznikały rzeczy, które wyrzuciłyśmy, okej. Okay. Ja znowu zrobiłam przez przypadek. Jak zniknęły, to dosłownie chyba po tym spaniu teraz. Tak? Mhm, bo jeszcze tam wcześniej coś leżało, jak wyszłyśmy do gry. Nie mam gdzie dać tego. A, niech siedzi w plecaku. Dobra. Jeść, bo mi się jeść chce. Ona jest w tamtą stronę. Ale tak musimy zejść. Miałam oznaczone gdzieś. Take me down! A, czekaj. Czekaj. W sumie wezmę sobie stack lumpów do pochrupania. Lumpów. No, to spoko. Ja sobie usmażyłam te. Upiekłam sobie mrówcze głowy. A propos właśnie. Miałam zaznaczone na mapie. Zrobię sobie marker. A, zrobię sobie marker. Wow, ale można markerów robić. Wstawię, żeby go obserwowało. Może na niego bezpośrednio kliknąć. Ale właśnie nie pokazał. A jest, dobra. No to jest to losowe działanie w tej grze. No. Aha. Pamiętasz ten, że jak się zaznaczyło, zniknął znacznik i się go... Dlatego ja nie znałem znaczników. Okej, no trudno. A cię męczę. Też tego pająka to... On duży jest. No podobno jest niemały. Ale tu jest nad... Wow! To jest pogoniec, myślisz? Nasz pogoniec ten? A tam takie małe koło niego chodzą. To te skaczące? To taka nasza czarna wdowa trochę. Czarna wdowa? Znaczy on się zagruje, jak tu zejdziesz na tą branch, bo na mnie tak się zagrywał, więc może jakoś boczkiem. All damage. Nie było. Moja postać... O, idzie Beetle. Moja postać przeleciała dalej. Bierz go. On jest na młotek? Tak. O, stamina mi się skończyła. On nie jest na młotek, on jest na strzały. A, on jest na strzały. A, zaraz, on nie był na młotek. To drugi przylez? No co nie celujesz? Celuj w niego. Wow, wow.
Czemu ja mam pewność, że on jest na młotek? A to mrówka. To było na młotek. No nie wiem co. Ej, było. Daj mi spokój, bo ja umieram, co? Ja też w sumie. Nie, ty, kto pierwszy, tak? Aha, są dwa. Nie no, pięknie, dobra, ja uciekam. A to mu ile zostało życia? Nie wiem, bo mi zostało 7. Ach. A ja nie mam bandaży! No, to będzie problem, bo... Help! A tu jest jeszcze jeden, o nie! Ach. Mam 28 życia. Do mnie. Idę tylko staminka. Strzały. On tu wyjdzie za mną jakby co. Nie, poszedł odpuścił. Sobie. Odpuścił? Tak. Kurczę, nie mam bandaży. Ja mam 4, mogę ci dać 2, chodź. Mogłam zrobić, no. Może rzucić nawet jeden, żebym się chociaż trochę podleczyła i będzie. A, jeszcze myślę na zapas. Ten fajny masz, dobra. A, brakuje mi slotów, potrzebuję więcej slotów w tej grze. Myślałam, że teraz ci brakuje, myślałam, bo tyle już nabrała. Nie, jest. Tutaj mam całkiem pusty plecak. Prawie pusty. A, miałam całkiem pusty, ale pozbierałam tu rzeczy teraz. Musimy się wrócić tutaj trochę na tą kłodę, nie? No, na kłodę. Początkową kłodę. O, tam są osy. Tu jest znowu ten beetle. Beetle. Zakładam, że jakiś stealth tutaj też jest, tylko kto by tam po cichu chodził. No ciekawe, czy działa. No jest ten ciu. Skradać się można, no. Uii. Tu jest jeszcze jeden, gdzie jest ta kłoda? Daleko ominę... Ale mnie goni jeden, ło! Dwa... Ominam kłodę? Czekaj, tu jest kłoda. Nie. Chyba nie, o to chodzi. O tę kłodę. O tę kłodę? Tak, tę. Po tych grzybkach. Jaki synchroniczny jump. Tak pogoni za życiem. Tak ignorancja wszystkiego dookoła. Harafi się kto może. Jest ciemno mi. Już tam mogłaby pogoda się ten zmienić. No, aha, bo na burzę się pewnie zanosi. O, czekaj, bo się zaklinowałam. O, w grzybach się zacięło. A coś tam tak świeci pięknie, ale są tu świetliki, które można ubić? Tam takie duże światełko było. No to te kropki takie latają, niektóre są takie duże. A, no rzeczywiście. Nie świecące tyłki. No co, to koniec? Tak. O. O, faktycznie, to koniec. I to... co, przez pszczoły? No nie, można tędy. Zobaczymy, co nas tutaj czeka. Pszczoły. Też? O, aha, tam osy były wcześniej. Tego nie potrzebuję, to zbierałam gdzieś. Tak trochę naokoło mówisz? Nie wiem, bo mówię ci, ja nie mam znacznika na tym. Tam są... co tam są, mrówki? Co mnie? No mrówka chyba, ta czarna. One są na hita. Bo ja ich nie widzę, one są takie czarne. No, ja też nie. Zium. Dobrze. Możemy przejść tędy, tylko to mi znowu wygląda jakoś... Też może, nie? Jakaś nora silka kolejna? Może tu mieszka jakiś zwierz bardziej niż owiad. Czerwone mrówki na pewno siedzą na korzeniach. Powoli można biec. Ciemno. A? Kamień, o wiesz co, trochę trzeba połupać. Co to tutaj stoi? Upa. A, drewno. I gotowe. Dobra, zostawiam to wyzbieranie. Bum. Jakie robotnice. Stamina. Jak on tłupie i tym pochodnią i tym skubany. No. To ona, nie? No ona. Tak w ogóle. No mimek. Mimek. A tam jest jakieś... Tak bardziej na południe teraz musimy się kierować, ale może tu będzie jakieś przejście. Mrówka. Głupia mrówka. Jak pięknie schodzi. O, kamień. Kamień. A ja mam pochodnie? Nawet pochodnie nie mam, czeka mogę sobie zrobić. Crafting. Chomp. Moja się zaraz zepsuje, więc jak coś to... To będziemy miały ciemno. Mam rozumieć. Tutaj tyle tej żywicy zawsze było. Będzie głośno w każdym razie. Mrówka jest w teksturach, widziałam cię. Tam musimy iść. Ech.
A namierzyłaś żuczka, tak? Mhm. Ja tutaj tak boczkiem przejdę. Boczkiem, boczkiem koło maczków. A ja mam truskawki. O nie! O, widzę tam już jakieś światło. Widzę światło! Osa. Gdzie ty poszłaś? Drugą stroną, bo mnie robal goni. Zaraz tam dobiegnę gdzieś. Idzie za mną. Ło, co to jest? To chyba tam do miasta doszłaś, no, tylko że z drugiej strony. Ale to z drugiej strony, chodź zobacz, co to z drugiej strony jest. Wielki namiot. Czaszka ogromna. A czaszka? Królika jakiegoś? Rogacizna jakaś. On tu gdzieś jest, ten koleś. A, bo on tu domek ma, zobacz. Ojej, nie wiesz. Sobie... Kurczę. Słyszysz? Słyszałaś to? O, to jest sowa. O. Special treats. O. Okej, okay, żeby je stłuc najpierw, to wiemy. Jak już będą potłuczone, możemy im wtedy dać jedzenie, tak? Można je leczyć jedzeniem. Upuszczając na ziemię. Wtedy, no wtedy, dobra, wtedy się leczą, ale... Zobacz! No właśnie miałam mówić, on tutaj ma konika chyba. To jego było słychać. Jaką ma norkę. Boję się, że może nam da jakieś tricy ten no ziomek. Właśnie, jak sobie te koko... Jakie łóżko! O, no. A to co, do picia czy ubikacja? Ohoho, może być jedno i drugie. Zobacz, zapałka. Tu jest zapałeczka na stole. To jest wiadereczko. Co to jest? Muszę przezumować sobie. Dzwoneczki. Tutaj młotkiem trzyma? No, narzędzia. Kowal. Stacja. Skubany. No, ma kawałek nożyczek jakby. Zobacz, jakie mini nożyczki. Ale skórki. To ma zwykłe wielki klucz, zobacz. No, właśnie dzwoneczki. Dwa wiszą. Klucze? No. A tam jest drugi faktycznie. No. Dobra, gadamy z nim? Gadamy z nim. Nice to meet you! O, Uxilm. Skadi Uxilm? A, Hunter. Łowca, jak to się mówi po polsku? Łowca? Hunter. No, ale inne Hunter, słowo łowca. Jest. Inne słowo na to, na osobę, która poluje na zwierzęta. Myśliwy. Właśnie. Byłem tutaj, żeby sprawdzić... Okej. Okay. To dziwne zachowanie tych kreatur. Okej. Okay. Zacznijmy od armorka? Tak. Czy możesz nam stworzyć armorek? Wow! Primal cow? No to jest już coś, co możemy zrobić. Bones, no bo mamy bones. Jakieś? Blunt movement speed minus 2. A ten drugi? Hitynowy. Ha, ale ma rogi. Hold protection mają. Edged resistance? Na co to jest? Ten pierwszy jest bardziej na cold, a ten drugi jest po prostu łatwiejszy, ale gorszy. No tak, no bo żeby zrobić ten hide, to byśmy musiały to żaby tłuc, tam z żab tylko, Ten herptile hide się robiło? No. Ostatnim razem z żaby, tak. Czekaj, have you had any troubles? Coś tu było nie tak ostatnimi czasy? Rhino beetle. Miał problemy. Tropiłem w okolicach, zakładam tej łodzi, co tam łódki leży na brzegu. I zostałem zaatakowany przez Rhino beetle. To są te duże z tymi dziobami takimi do przodu, no nie? Mhm. Musimy się z tym uporać. Tym. Dokładnie, zanim ktoś zginie. Mapa mamy zabić. Przynieść mu horny. Mhm. Ty zobacz, on w ogóle w bucie mieszka. No, tam teraz coś mam w bucie. Łóżko. Łóżko. Coś jeszcze można powiedzieć? Nic. No i gdzie on te Rhino spotkał? Na południu stąd. O, niedaleko w sumie. No, to możemy lecieć. Ale nie powiedział nam, jak się zwierzęta... Tam jeszcze jedna czaszka leży z tyłu, skubany, ale się tutaj, ło! Teraz jak tu bezpiecznie zejść, tędy? No, coś tu.
Nie skacz przy... To są osy bądź pszczoły. Zkacze? Nie widzę. Jest futerko czy nie ma futerka? Chyba pszczółki. Chyba pszczółki. Nie, nie pokazało. Jakoś boczkiem pójdziemy. Okej. Okay. O. Idziesz? Jesteś? Zaraz za tobą. Tu jest ten głupi... Tu jest głupi... jeden. Na łuk. Gdzie on po las? A, prawo. Po lasu. Chcę tego ścigać. I zaraz się okaże, że będziemy musiały tam iść, bo może nie będziemy mogły tędy zejść. A kto tam wie? Uuu, jaka ładna plaża! Tam się ryby wysuszyły. Idziemy na dół, jak ładnie. O, jest! No. Tam jest... Zielony nie. Jest. To nie jest Rhinobitum przecież. Chyba nie. Wydaje mi się, że to nie był ten. Chyba nie. Rhino to ja kojarzę te takie wielgachne z tym dziobem z przodu. Ale tu jest więcej rzeczy w ogóle. Ten to jest Green Battle. Beetle. Beetle. W sumie. Beetle, jak Beetlejuice. Atakuje mnie... Idę na co? Waterbug. Na młotek. Na młotek. A gdzie ty jesteś? A z tamtej strony. No walczę z Waterbugiem. Trochę mnie zjadł. Meat. A, bo ja znowu nie mam jedzenia, no tak. Nie to chcę je. Mam usmażone, upieczone coś. Pilnowanie tego jedzenia. To jest dużo tych water robactwa. A tam jest jakieś kolejne zboże nowe chyba, którego nie mamy. A ten robak w ogóle jest bardziej w stronę ryb, ale to może zacznijmy od tej strony, co? Spoko, na zielonego trzeba uważać. Mówisz, będziemy z nimi walczyć po kolei? Tak. Dobrze. Czy tędy, czy zejdziemy bezpiecznie? A tu chyba powinno być okej. Gdzie ty jesteś? A tak, znalazłam pod spodem taki... O, prawie okej. No właśnie, tam trochę wysoko. Tu jest jakaś jaskinia w ogóle. Coś tu niebieskiego chodzi. Nocturnal, znowu coś? Waterbug. Mniejsza. Tam są chyba kamienie. Coś się podświetliło. Tu się chyba po prostu przechodzi pod spodem. O. O. I co, ruszył na nas? Nie! Nie! No nie, użyć do wody wrzucił. Teksturki. Nie zrobiłyśmy żadnego łóżka. Aha. No nic, to zwiedzaj tam sobie. Ładny masz ten. Nagrobek? Mhm. Jesteś w domku? Mhm. Możesz zrobić bandaże? Chociaż nie, w sumie mogę spróbować workbench zrobić. Nie wiem, czy mi się... Nie stać mnie na niego. Ja mam nic, co by mi się przydało. A, bandaże. Nie masz nic przy sobie pewnie nawet na ten. Fiber, a te lepsze? One i fiber, a fibra nie ma w skrzynce. Niestety. Ale mogę wziąć te honeje, więc jak będzie miał fibra, to sobie narobimy. Nawet na łóżko mnie nie stać, no. O, wiesz co, tak narzekałyśmy, że za dużo tego miodu mamy tylko 3. A jest, a nie ma... Nie, to może jest nie w tej skrzynce. Wszystkie skrzynki zaprzejrzałam. A, to już wykorzystałyśmy? Kurczę, potrzebuję... Dawaj mi balon. Zrób łóżko. No właśnie, drewna mi brakuje, tylko chcę tak podejść, żeby mnie nie zaatakowało nic, bo mam bardzo mało życia. Mhm. No nie ma. 3 skrzynki są, nie? No. Nie. Bardzo szybko się tu traci życie. Także jak komuś w Sons of the Forest przeszkadzało to, że nic nie wpływało na utratę zdrowia, tak tutaj trzeba się pilnować. Nadrabiamy. Dobra, gdzie ja to wyryko mogę dać? Jak nie not supported? Ja chcę dać tu. Ciekawe, czy jaskinia liczy się jako... przykryta? Nie. Chociaż pod pniaczkiem tam któregoś razu, pamiętasz, na pierwszym odcinku chyba nam zaliczyło jako shelter. A, no właśnie, gdzieś tam nam zaliczyło shelter. Pod jakąś gałęzią czy coś. Ciemno jak, nie wiem. Musisz patrzeć w lewy róg, dolny, tam się pokaże ikonka. Mhm. Chyba jest shelter, jest ten łepek z daszkiem nad głową. Postawię sobie tutaj łóżko, a co? Burza znowu. Znowu będę w burzę biegła. O nie. I nawet mi na torcza nie stać. Ale drugiego łóżka nie wybuduję, na drugim mnie nie stać. Coś tam po drodze pozbieram, jak się uda. Dobra, fiber i wood. Jakby fiber i wood, dobrze.
Ja tu popatrzę. My... To są kamienie przede wszystkim. Nie! Biegnij. To lewitowanie przy skoku jest okrutne. Tak, czasami masz wrażenie, że zginiesz. Nie idzie się zatrzymać, czasami jak się chce przeskoczyć. Może mi się tu uda coś uciupagajać? Co wychodzi z tego nasionka? Chyba, że robi się już noc i po prostu te robale się chowają, żeby wyszły nocne. Bardzo możliwe. O, jak mi pięknie fiberu wyszło. 5. Jakbyś miała drewno, to możemy łóżko już budować. Dobra, coś tam pozbierałam drewna. Nice. Jest strasznie dużo robactwa, ale mam nadzieję, że mi się uda od niego uciec. Waterbog tu łazi. Może mnie nie będzie atakował. To jestem pięknie, to jeszcze dalej. Jeszcze jeden os. Błahaha. Co to jest? Co tu leży? A, drewno. Myślałam, że skórka od banana. Skórka od banana? No. W sumie jeszcze nie widziałyśmy w tej grze. Ciekawe. Co tam łazi takiego nieładnego? A, nocturnal, konik polny. No, tak mi się wydawało właśnie, że już będą... Już się nadrobił? Na pewno tam chodzi, a czy to jest jako noc? No, robi się. Patrząc na mapkę, to nam tam zegar słoneczny... O, nawet mi się zrespiło już drewno tutaj w międzyczasie, co podnosiłam. Nieźle. Jak tak dalej pójdzie, to zdąży ci nawet łóżko zrobić. Ja biegnę. Nie wiem, czy w bezpiecznym miejscu je położyłam, ale... Tu będą mrówki, ale to... Kurczę, to jest troszkę ciemno iść, nic nie widzę. O, za 30 HP. Chodź, mi ekranem zatrząsło. Burza idzie? No, chyba burza będzie taka porządna. Kurczę, no, 3 desek mi brakuje, drewna w sensie zwykłego. A ja zbieram po drodze. Cieszę się. Biegnę tą samą drogą, co biegłyśmy przed chwilą. Spoko? Chyba? Tak. Co tam jest? Na niebiesko są zazwyczaj wrogowie pokazani. O ironio, nie? Na niebiesko. A, Gekon tu jest w tej jaskini. Ja tu łóżka buduję, a tam Gekon, no. O nie. O nie. Wybudowałam niedaleko za tym, co cię zjadło, ale... Jest tak ciemno, że nic tutaj nie widzę. Chodzę z antenkami włączonymi. A może trzeba... No zewnątrz nie jest aż tak. Znaczy jest ciemno, ale nie jest aż tak już tak mega, mega, mega. Nie, ale tu jest naprawdę mocno. Myślę, żeby go nie... Wybudować tam dalej może. Jednak bliżej wyjścia. W tym kierunku jest jaśniej. Niech się idzie. W sumie póki jest shelter, to jest dobrze. Mogę mieć łóżko tutaj, jakby nie było. Czy w sumie, jak nie idziemy spać, to nie musi być nawet sheltered. Ale nie, no to masz rację, no. Nie musi być nawet, to prawda. Tutaj nie wolno budować? O! A ja sobie wybuduję. Tu na środku gdzieś się dało. O, a tu co będę mi tutaj na drodze? A na drodze mi... Jezus! Spawn point. Jeszcze pszczoła mi na drodze wyleciała. O, widzę już powoli twoje światełko. Ale tu jest robactwo. O, zbliża się. A patrzyłaś, co to za te? Zboża tutaj? Pewnie jakiś wheat będzie. Ja te same, co wcześniej. Wypadły mi... Co z tego wypadło? To są te? Jeżeli to jest to samo, to wypadło seeds i całkiem sporo fiber wypada. Masz dla mnie już konie? Nie, bo nie mam drewna. A, mój nagrobek. Ja potrzebuję mój nagrobek. W sumie mogłam sprawdzić, czy w twoim nagrobku nie ma. Przecież można sobie zaglądać do plecaczka. Czekaj, żebym ja tam znowu się nie wślizgnęła do tej dziury. Take all. Take all? Take all. Bium. Bium. I ósemeczka, i budujemy... No ja mam na 6 młotek. I co? O, mówi ci, no dokładnie. Here. Jak trafisz, że... O, dokładnie. Elegancko. Jest.
Masz jakiś bandaż może? Nie? Mój jest sheltered. Nie, twój też jest non-sheltered. Simple bed nawiasie non-sheltered. A nie jest. A jak tu stoję, to było zaznaczone, że jesteśmy pod dachem. No. O, ściema. O nie, nocne robaki, dobra. To co, idziemy jeszcze na tego Raina, nie? Tak, tylko jakiś bandaż by mi się przydał. Nie wiem, czy miałaś na bandaż coś. A stół miałyśmy zbudować. Właśnie. Nie? Masz na stół rzeczy? Mhm. Jak ci się fajnie oczka świecą. Reper, póki można. I bandaż. Simple. Ja zrobiłam trochę tych. A healing patrz, czekaj, to ja też mogę. Dobra, też sobie porobię. Masz miodzik? Mam, no, miałam cały stack miodziku. Dobra, zrobiłam sobie dwa staki tych lepszych, więc jak coś to... Dwa staki? No, ja mam pięć. Przez przypadek trochę. Też? O nie, robal, na co jest robal? Co ty jesteś? Nie, bo nie widzę, kto jest w ogóle. No właśnie, ja też. To jestem wodny. A, to na młotek. W sumie to by można było zrobić pochodnie. Ja nie mogę właśnie. Nie mam strzegu. Ja też nie, bo nie żywica. Mam żywicy. A zbierałam po drodze, to co ciągnie? Mam trzy żywice. Wystarczą ci mam trzy? Mam jeden. Nie, zabraknie jednej. Znaczy chyba, jak się rozbierze workbench, to... Nie mam drewna. Mam trzy żywice. Aha, zabraknie jednej, masz rację, no. Workbench miało żywice. Żywice ci upuścić? Nie, mam, bo to 10 było. A, no tak, to są drogie rzeczy. To sztorcza? No możesz mi dać, jak ci wystarczy na dwa. A czemu mi nie wystarczy na dwa? Aha. Zrobiłam jednego, a miałam 10. Czy ja? To chodź, idziemy zanim się wypali. Ale coś się... Może zrobiłaś dwa? Właśnie, ile kosztuje workbench? A 5, myślałam, że 10, dobra. To co, idziemy tam na prawo, tak? O tu, gdzie teraz idę, w tym kierunku, co teraz biegnę. Tam to no wprost tak. Jest gdzieś ten robal. Okej. Nie wiem, czy w nocy. No nie, czy jest w nocy tutaj. Czy to dobry pomysł iść tam w nocy? Raz, że trochę nie widać. No ale nie możemy spać, A jest, widzę go tam. Słyszę? Flint! Właśnie miałam mówić, że leży tu przed nim Flint, ale uważaj na niego. Jakby, ja go nie widzę. Jest zaraz za tym kamieniem na wprost ciebie. Nie wiem jeszcze na co go chciałabym tu... Skacz na górę! A kurczę, za daleko jest, nie mogę go... A co tu leży? Kamień. Chciałam go zaatakować ze skały, ale mój skaner nie widzi, na co on jest podatny. Za daleko, no. Trzeba podejść bardzo blisko, żeby się pokazało. Wręcz bardzo niebezpiecznie blisko. O, i co, nie trafiłam go? Dobra, tym może nie trafiłam. O, trafiłam go. O, nie wiem na co. Jest odporny na strzały na pewno. Co, mamy odkrywać, na co jest podatny? Nie, na nic nie jest podatny. Aha, po prostu nie jest. Wow! Ale cię przeleciał, ojej. Ty, on lata? Wow. No w sumie no to jest żuczek, on lata. Się zdziwiła, że żuczek lata. Ej, on mi za jednym zamachem pociągnął pół HP, więc... Ja sobie tu na górze. On się świeci. Jak ty tam wlazłaś? A tam bokiem sobie wyskoczyłam. Dobra, niech on na ciebie, jak jest zagrowany, to... O! Zabawy ze skały. Co się stało? Człowiek wyszedł, czy tam mimimek, umrę. 30 życia. Bierz od razu healing, patrz. No tak. Dalej ładuję w mój kamień? No, szybciej. Idzie wyczuć jego ataki. Trochę tak, no. Nie ma słabych punktów? Pomyślałabym, że może pod skrzydełkami miałby słabsze. A ja się wziął na ciebie tam na dole, nie? Znaczy, widzę, że robię różnicę, jak raz uderzę tutaj, a... Masz ty. To 30 to było twoje, nie jego, nie? No.
6. No kurde. Dobra, Czasiu. Gdzie on jest? Trzeba się uleczyć. No tam lecz się. Nie wiem, czy on idzie na ciebie, czy na mnie. Chyba na biegnie ciebie. Biegnie za mną. Nie, odagrował się. Co mu się dzieje? No poszedł sobie. Nie odagrowuj się, bo ci już życie wróci. Co on leczy robi? Się. Już się rzucił na cię? 6. Ło! Jak to wygląda z góry niesamowicie, to... O kurczę. No będzie teraz się atakował, tak? Będzie się rozpędzał. Nie? Już ma dość? Znowu? No widzę tam Gekonka chodzącego. 6. Uj! Ale cię tam dojeżdżano. Żyjesz? No jeszcze żyję. Dobra, rundka naokoło skały. O, 9 weszło gdzieś fajnie. Kurde, on jest szybki. O nie, jeszcze Waterbug mnie ściga, naprawdę. O, ruszył za mną. Ha, ruszył za mną, to teraz ja mam tą muzykę, tak? Czekaj, teraz się w tym czasie pozbędę tego... robactwa. Ja nie wiem, czy on tam za tobą nie idzie z drugiej strony, żeby wyjść. Nie się. Ja go nie widzę, widzisz no go? Nie? Tak, jest z drugiej strony tego kamienia, nie widzę go na razie. Oj, nie może poszedł sobie gdzieś. Idzie. Znowu ten idzie taki... obojętny. Jakby go z młota strzelić? O nie, mam zepsuty łuk. Oj, wiesz co, z miecza dostaje większe wiele damage, ale... no. Uniki, rolowanie. O, wcale dużo to nie dało. Wow, umrę. Tam teraz na ciebie zagrował. On ma taki moment. No, gdzie masz ten miecz? Niczemu nie masz miecza. Uważaj, będziesz ożywał. On się długo namierza, wiesz? Odwraca się długo w twoim kierunku. Af. Oj! Mamy go! Rhinos Splithorn. Ło. No podnoś. Nic nie pojawiło się. I tylko to? A, bo to jest ten horn do questa w sumie. To tak. Idziemy tam jeszcze pod łódkę? Zobaczyć? Tak, no tylko, że tam jest jaszczurka. No, gdzieś tam chodziła, no. O, pagaj. O, jaki ładny wschód słońca. Ogólnie, trochę... o. Czy ta jaszczurka jest? Jest o, za tym kamieniem. Za kamieniem, no. Yeah. O, ładnie. Elegancko. Klincik. Okej, okay, mam nad ten. Fiber i City, no to tu pozbyję. Aha, tam do jaszczurki to bym nie chciała zbytnio iść. Nie, ona też nie jest zbyt łatwa do zrobienia jeszcze. No. Tam jest kolejna. Ciekawe, co one jedzą. Tyle już życia mamy, tyle rzeczy. To jest bardzo zastanawiające. No, trochę przykro. Że nie. Może trzeba posiłki zrobić. A, taka poważna sprawa już, tak? No. W tym kaldronie, czy przy ognisku, jakiś taki, wiesz... Może. No, siekiery to sobie może ten flint. Ciężko. No, pytać, czy właśnie zbierasz. Że co ty tam ciupagajesz? A ja się biłam z Rhino w ogóle bez kasku, no spoko. A ja też nie mam. Też zdjęłam. A faktycznie. Bo mi się nie podoba. No. Co to jest? Burak jakiś. Ja tam z drugiej strony też robot, uważaj na niego. Sorrel Both. Broth. Broth. A to nie jest szczaw? To jest szczaw? Nie lubię szczaw. Tak nie wygląda, tak taki mały? Szczawiowo. No. Mały listki trochę, szczawiowe. Ale może... może... Nie, szczaw lubię, nie lubię tego... szpinaku. Nie, rabarbaru. Słodki jest przecież. Nie, to jest trauma z dzieciństwa. Aha. Wiesz, jak cię nieraz dorośli wpychają coś i potem już przez całe życie nie możesz tego ja zjeść. Ja wiem, dużo ludzi nie lubi na przykład zup mlecznych, ja tego nie rozumiem do tej pory, ja uwielbiam. Ja lubię. Z kluskami lanymi. No, no. Z cukrem. Takie kurczę danie, bardzo proste, a takie fajne.
No, to prawda akurat. Danie, znaczy, no, danie. Co danie można, no, posiłek. Posiłek. No jak chrupki z mlekiem, tylko z makaronem. Ja lubię też, też lubię. Ale z traumatycznych przeżyć to do tej pory mam pomidora tak ciężko. Lubię pomidory surowe, ale bardzo nie lubię pomidorów na ciepło i pomidorów w skórkach, a zupy pomidorowej zrobionej z prawdziwych pomidorów przetartych też nie przełknę. Mi też za bardzo to takie z pomidorów, pomidorówka nie smakuje. Ja lubię z przecieru. Z przecieru, dokładnie. Jak my wrócimy? Tędy chyba, nie? Około tych pszczół. Chyba tak, no. A łuk mam zepsuty, więc ja nie powalczę z nimi jak coś. No ja bym... O, bardzo może niechętnie czekaj, bokiem, tędy. O. Tam jest robal, co prawda, ale... Jak szybko. Można go na... Aha, bo on jest też na strzały. Wiesz co, no, jest do zrobienia spear. Więc jakby nie patrzeć, spear jest też pewnie jak strzały piercing. No, zapewne tak. Bo ten, to są te, co mówiłam, że czas najwyższy na jakieś królewskie dziabongo. Tu mamy dziabadła, tam będzie jakiś ten... czerwona mrówka. I... A tak, no pewnie. Toporem na mrówkę poszła. Coś mamy z tymi toporami. No. A to jak tam wleźć do niego? Tędy może. Staram się rozglądać, bo tu nieraz są takie fajne rzeczy. Tak w tle po prostu, jako ozdoba. Dobra, jestem. Biegnę. Ciekawe, co nam da nagrodę. Może nam powie o tych tylicach. Chociaż i tak jestem już przekonana. Ojej, przepraszam. Że to będzie coś, że trzeba będzie ugotować. Ugotować, dobra. Słuchaj, gościu, mamy dla ciebie... przyniosłem ci rhino horny. Udało ci się! Rozpoznaję ten róg. Ten żuczek chodził po bagnach, a... Nie mam tej rozmowy, więc musisz mi mówić. Mhm. Nie mam pojęcia, w jaki sposób znalazł drogę w tamtym kierunku. Skądś indziej jest. To jest bardzo nienaturalne. Ojej! Ale to aktualizowało mapę. Jak ty nie masz horna, to nie będziesz miała tego? Właśnie chciałam to powiedzieć, że ja będę musiała mu też go oddać. Musisz odwiedzić Lisandra. Lisandrę właściwie. Ona może mieć trochę informacji, bo jest specjalistą na temacie kreaturek z bagien. I mapa została zupdate'owana. I mam Gecko Treat. Odblokowało mi się. Zanim odejdziesz, proszę, zaakceptuj w ramach mojego podziękowania przepis na żarcie z Gekona. Można zabrać Gekony na plażę. A jak ci się udaje oswoić, mogą być bardzo lojalnym kompanem. No tylko czym? No właśnie. No i nie powiedział. No jesteś taki trochę bezużyteczny, mój drugi. No dobra. To my sobie między odcinkami pewnie jeszcze raz pokonamy. Rhino Beetle. Dobra. I w następnym pójdziemy dalej, nie? No, myślę, że tak. No to dzięki za wspólną grę, życzę dobrej nocy dnia i trzymajcie się ciepło. Yahoo! Bye-o.